Jesteśmy jedy, jednym z nielicznych ośrodków rehabilitacji połudarowej mózgu, gdzie oprócz rehabilitacji ruchowej i rehabilitacji logopetycznej stosujemy też wlewy z Leśna polana mi zaproponowała właśnie wzięcie tego środka um, eksperymentalnie. I chyba brałem je jako pierwszy, nawet zdaje się, czy jako pierwszy drugi jakoś tak. No i pozytywnie zareagowałem na to naprawdę. I muszę naprawdę powiedzieć, że były efekty no wręcz spektakularne. Wróciła mi naprawdę pamięć, co przy, przy sztuce, którą gram, ma podstawowe znaczenie. To była nasza decyzja po tym, jak zaczęliśmy obserwować, a w zasadzie ja zaczęłam obserwować, jak pozytywny wpływ daje cerebrolizyna przy wczesnym stosowaniu, przy rehabilitacji udaru niedokrwiennego mózgu od razu po wystąpieniu objawów. W związku z tym, że pacjenci nigdy nie są 21 dni w oddziałach udarowych, w oddziałach neurologicznych, a wypisywani są w naszym kraju w ósmej dobie, a czas otrzymywania cerebrolizyny powinien być minimum 21 dni, w związku z tym pacjenci, którzy przybywają do naszego ośrodka od razu z oddziałów udarowych, mają kontynuację cerebrolizyny celem przyspieszania rehabilitacji i widzimy pozytywne efekty i szyb. Szybszy postęp w rehabilitacji. Dlatego też warto zainwestować poza rehabilitację ruchową, także wspomagacze tej rehabilitacji, jakimi są leki dodatkowe, cerebrolizyna, czy też duże dawki cytikoliny, o której także się pochlebnie pisze w prasie. W próbach, jeszcze zanim zacząłem brać ten środek, Naprawdę, 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 co było w ogóle niepodobne do mnie. Nie mogłem naprawdę zapamiętać tych całych zdań. I to mnie dziwiło wielokrotnie, naprawdę. Ale w momencie, kiedy wziąłem tę broliznę, to już zaczęło mi się to układać w głowie. I po prostu dzięki temu zagrałem w przedstawieniu. Jacek Rozanek. Jestem aktorem i trenerem biznesu.